oczy, nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. No szkoda, szkoda, że się ta mongolska metka skończyła. Kurde, moc spada szybko jak majtki siorce Wojtasa. Ej, przypierdol się do kogoś innego, co? Na przykład do Wala. No jak do Wala, jak Walu nie ma siorki? No co ty, Wojtas? A ty, kurde, Walu, pomyśl, skąd by tu skołować coś, bo czym ja teraz będę dupę kuł? A kuj czym chcesz, nawet straponem. Skąd ci wezmę źródełko wyschło? Koniec, la fiesta, kaput, hendechoch. Tu może przynajmniej powiedz, skąd miałeś tamtą. Nie mogę, nie mogę, jak powiem, to spalę źródło. No ale jak i tak mówisz, że wyschło, to chyba możesz. A kto powiedział, że na zawsze wyschło? Jak znowu zacznie bić, to załatwię. A na razie idę lunąć. Typie! Co jest? Interes jest. Do zrobienia. Tak? A niby jaki? Taki, że nie pożałujesz. No to gadaj, bo nie mam czasu. I reklama, kurna, w telewizorze, że niby taki dynamiczny silnik i baba rusza ze świateł i się jej torebka na siedzeniu pasażera przewróciła. Ja mówię, kurwa, torebka się przewróciła, babo, z czym do ludzi? A wypadło ci kiedyś radio przy ruszaniu? Mordy, mordy, to znaczy Wojtas, mordo. Masz jeszcze te fałszywe stówy? No kilka mam, ale tego w żadnym sklepie nie chcą przyjąć, po co ci? A, dwójeczka w krzakach będzie. Masz? Cześć, bo skończę. Mam, ale najpierw towar. Na pewno 10 gramów? Ej, jak mówię, że na pewno, to na pewno, nie? Teraz kasa. Masz. Dobra, to ja spadam. Czekaj. Co? Muszę przeliczyć, nie? 100, 200. Dobra, chyba się zgadza. Możesz iść. Jakbyś potrzebował więcej, to wiesz. To jest mój numer. Nara. Kurna, Walu, jesteś geniuszem. Nie dość, że towar w takiej cenie, że prawie jak za darmo, to jeszcze zapłacił za niego fałszywkami. A ile tego nakupił? Kurna, starczy nam na miesiąc. Tylko jakoś dziwnie pachnie. Dobra, ryju, dupa ci pachnie. To nie ma pachnieć, tylko dawać w turban. Nie gadaj tyle, tylko ja ramię jego w dupę mać. Kurna, Walu, coś ty kupił. No, nie działa. Wypaliliśmy już prawie wszystko i tylko łeb mnie rozbolał, a wcale się śmiesznie nie zrobiło. No, kurna, oszukał mnie jebany. No, kurna, oszukał mnie jebany. Na pewno fałszywy? Na pewno, zabieraj to, bo jak szef zobaczy, to po policję zadzwoni. Dobra, jeszcze tu wrócę. Dzida, masz coś do pisania? To pisz. Bierz Jurasa i za pół godziny przy śmietnikach. A jak? Oczywik, że w pierdol trzeba spuścić. Nara. Dobra, plan jest taki. Dzwonię do chuja, ściemnia może, niby chcę dokupić towaru, umawiam się z nim w parku, zagaduję kutafona, wtedy Spejson zakrada się do niego od tyłu, zarzuca mu worek na łeb, sprzedaje parę kopów i do Bawary, do bagażnika. Wywozimy pindola do lasu, tam kroimy z hajsu komory i straszymy, że jak jeszcze raz i tak dalej, to tego i owego wpierdoli do lochu. Dobra, plan jest taki. Jeździmy po Grochowie i szukamy typa. Znajdujemy, wtedy worek na łeb, w pierdol i pod most. Tam kroimy z wszystkiego, co ma i straszymy, że jak jeszcze raz taki numer wywinie, to zrobimy mu z dupy skwerek przy Majdańskiej. Czajcie. Halo. No nie wierzę, dzwoni jeszcze raz. Wiedziałem, że gówno się zna na towarze i trawy od koperku nie odróżni. Dobra, dobra. Za pół godziny tam, gdzie ostatnio. Nara. Mamy go. Siema. Siema. To co, robimy deal? Po to przyszłem, nie? Kasę masz? A towar masz? Mam, dawaj, nie pierdol. Dobra, ale najpierw... Spejson teraz! Dzida teraz! Wojtas, rusz!
Tak się jeździ, kurwna, a nie jakiś smród, widziałeś? 160 przy ograniczeniu 7 dech i fotoradarze. Zajebisty pomysł był, żeby ci szlakowi rejestrację zakosić i do BM-ki przykręcić. No dobra, wyciągaj fiuta. Co? No co ty, Wojtas? No może i bardzo rzadko się zdarza, ale jednak wolę to z dziewczynami, nie? Matko, nie o fiuta chodziło, tylko o kutasa z bagażnika. O, to uf, bo ja już myślałem, że... Jeszcze się nie ocyknął. Co teraz? A bo ja wiem. Walu, co teraz? O kurwa. Co jest? No jak co? Czego tu brakuje? No czego? Alkoholu i panienek! Wala, debilu! Zapomnieliśmy o Walu! Wracamy! Ale jakże czegoś zapomnieliśmy? Czego? Siwego, kretynie, o siwym! Zapomnieliśmy, wracamy! No dobra, na razie jest remis. Walu oszukał dealera, dealer Wala, czyli 1-1. To teraz są dwa wyjścia. Albo się napierdalamy, albo godzimy i wymieniamy zakładników. To jak? Napierdolamy! Pewnie, że napierdolamy! Czekaj, Dzido! Zgodę robimy! Dobra, niech będzie! Lipa! No dobra, no to na 3-4 puszczamy zakładników. Gotowi? Gotowi! 3-4! A w dupie z tym kondonem! Dobra, mordy, spadamy stąd, muszę się napić. A może wolisz zapalić? Tym razem towar pierwsza klasa bez ściemy. Pierwsza klasa, mówisz? No dobra, ale spróbuj wcisnąć lewiznę, a Spejson zrobi ci z dupy trzecią linię metra. Dobra, dobra, to samo będzie z tobą, jak zapłacisz fałszywkami. Dobra, dobra. Kurwa mać! No to ciągle mamy remis. No niestety. 2-2.